Nerw węchowy, nervus olfactorius. Rozpoczyna się tutaj. Jest to błona śluzowa, a dokładniej część węchowa, pars olfactorium. Wychodzą z niej nici węchowe, te wszystkie tutaj, filum olfactorium, które przechodzą przez otwory blaszki sitowej, lamina cribrosa, i następnie łączą się w kłębuszki węchowe, glomeruli olfactori, i uchodzą dalej opuszką węchową, bulbus olfactorius. Następnie przez pasma węchowe, tractus olfactorius, które biegną wzdłuż bluzdy węchowej, sulcus olfactorius, czyli tutaj. To pasmo węchowe w końcowej części rozdziela się na dwa prążki. Węchowy przyśrodkowy, stria olfactoria medialis, i boczny, stria olfactoria lateralis. Prążek przyśrodkowy, czyli ten, dociera do pola podspoidłowego, area subcalosa. Natomiast prążek boczny, czyli ten, dociera do zakrętu półksiężycowatego, gyrus semilunaris, i zakrętu okalającego, gyrus ambiens.